Łebie, a więc hotel restauracji Neptun. Tam z tą strzelistą wieżyczką, dom, który, ten zameczek taki, który został wykonany w 1906 roku, a więc już jest ponad stuletni. Jest to tak zwany Kurhaus, a więc niemiecki dom wypoczynkowy, później był fundusz kasów pracowniczych. Od tego hotelu restauracji, który jest pięknie zlokalizowany tuż nad samą plażą, prowadzi plaża C w kierunku wschodu, w kierunku jadarni z Cilo, która tam na horyzoncie nam się pojawia po prawej stronie, na wzniesieniu podobnie jak i druga latarnia, która znajduje się w miejscowości Czołpino, a więc w kierunku za Łącką Górą. Ona również znajduje się na zalesionym wzniesieniu w wysokości około 50 metrów, tylko tamta jest budowana z cegły czerwonej, funkcjonująca 1875 roku. W Łebie sporo atrakcji, Słowiński Park Narodowy, widzieliście tylko piaski, które rozpoczynają się od strony tutaj Łebie, od miejscowości Łącznej Góry w kierunku Czołpina. Szerokość tych wydmów wynosi około 1 km. Te wydmy przemieszczają się w skali roku do 10 metrów, a nawet był rekordowy rok 1998-99, kiedy wydma łącka przemieszczyła się 20 metrów. Kierunek przemieszczania tych wydm jest w kierunku Łeby, a więc zachodu w kierunku wschodnim, ponieważ większość bijących wiatrów są to wiatry zachodnie. Piasek na Łącznej Górze jest bardzo drobniutki, bo te najdrobniejsze cząsteczki piasku są wyłupiwane. Oczywiście Słowiański Park